Zaraz zdechnę. Siemanko. Siemaneczko. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w Big City w Ząbkach. Serwują tutaj największą pizzę, bo jest ogromna po prostu, zobaczcie sami. 1,50 m. Patrzcie. Pudełko do niej wygląda jak trumna. Tutaj można by było spokojnie nieboszczyka pochować. Pizza będzie miała 4 smaki, żeby było różnorodnie, żeby każdy miał swój smak. Dla każdego coś dobrego. Do pizzy dostaniemy sosy, zaraz je zobaczycie. Robione są z własnej receptury tego lokalu. Przetestujemy, ocenimy obiektywnie. Widzimy, to cała pizza i wszystkie składniki, które są tutaj dostępne, są robione własnoręcznie, więc wszystko jest tak najwyższej jakości, więc polecamy jak najbardziej. Jeżeli chcielibyście takie koszulki, są dostępne tutaj pod linkiem. Kapsel, wbijajcie, są też tam inne produkty, czapki, kubki, koszulki, bluzy, więc spoko. Wszystko, z czego dusza zapragnie. Pobierzecie całą rodzinę. Podejmujemy się giganta. Jeżeli chcecie docenić naszą robotę, zasubskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek. Bo będzie chyba rekord tak ilościowy i objętościowy na raz widoczny gołym okiem. Znowu mamy z banki. Widzę, że u nas to już jest norma. Ja dla odmiany piję lemoniadę. U mnie Coca-Cola. Mamy sosiki również. Pomidorowy? Pomidorowy, czosnkowy i... Barbecue? Chyba barbecue, no. Zobaczcie, to ocenię. Dziu. Tak. To jest barbecue. Ja się najbardziej napalam na ten czosnkowy. Ja też. Będzie go najmniej. Będzie walka na czosnkowy. To wjeżdża. Jaki kolos. Jaki kolos. Czekaj, to trzeba odsunąć, bo to nie zmieści się tutaj. Jest. Nie no, to czegoś takiego to jeszcze nie było na stole. Uśmiechnijcie się dla mnie, do prywatnego albumu. Trzeba chwilę odczekać, bo to prosto z pieca wyszło. Słuchajcie, 3 kg ciasta, 1,5 kg sera i składniki i jeszcze jakieś sosiki do tego, więc kosmos. Ciężka robota. Jest. Ale ładnie wygląda, nie? Co tak kolorowo. 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 Zaczynamy. Trzeba przyznać, że faktycznie jest bardzo smaczna. Mało fosforonu. Myślę, że jest dość masywna. Dobrze, że mierzymy się z nawet dwóch. Są 32 kawałki, na każdego wychodzi po 16. Czyli tak licząc, to będą 4 kawałki na jedną osobę z każdego rodzaju. Skórki. Tutaj zjadamy też skórki, bo nie liczymy kawałków. Tutaj po prostu trzeba pokonać całą pizzę. Dobra, przetestujemy salami. Podwójny ser jest w salami. Znaczy to jest salami, dlatego podwójny ser. I podwójne salami. Podwójne salami. Czyli podwójne salami, podwójny ser. No tutaj składników nie żałują naprawdę. Ciasto jest dość grube, ale dobra jest, nie? Nie, jeżeli chodzi o jakość, naprawdę jest słabo. Czasami zamawialiśmy pizzę z różnych sieciówek, dostawaliśmy przypalone ciasta, mało sera. Bez sosu, pod spodem. Zdarzały się różne historie, więc... Tutaj jest okej. Okay. To jest klasa. Którą by tu wybrać kolejne? Może ten, bierzemy warzywa. Warzywa? Dobra. Że jest przyjemnie. Już tylko by się meczek przydał, bo dzisiaj gra Juventus z Atletico. Pierwszy mecz 2-0 dla Atleti. Widzicie w komentarzach, za kogo trzymaliście kciuki? Ja osobiście za Atletico. Jesteśmy kibicami Barcy generalnie, ale solidaryzujemy się z Atletico. Espania. Przy takiej ilości podejrzewam, że 2 rodziny co najmniej by tutaj przyszły i się najadły. 3. 3? No. Coś takiego, 2-3 rodziny by przyszły, wyszły, a pizza jeszcze by została.
Ja proponuję teraz tą z wołowiną, co jeszcze nie próbowaliśmy. Jemy na przemian, czyli najpierw ja jem skórką, potem moją skórką i tak cały czas robimy na przemian, żeby było porówno. Bo nie wszystkie kawałki mają skórki, jak widzicie. Ale tu jest składnik dużo, Jezu. Ta pizza jest takim popisowym tutaj w sumie gatunkiem pizzy. Smakiem. Tutaj przynajmniej widać, że znika ta pizza. Pizza naprawdę ma grube ciasto. Jest dużo składników. Zobaczcie, jakie to jest grube. Ile ono ma kalorii? Ustawiam, że około 14 tysięcy. 14 tysięcy? Przejście to? 14 tysięcy kalorii. A pizza. Proszę koleżko, wiem, że o tym marzysz. Coś strasznego. Jak będziecie mieli święta, pomyślcie o tej pizzy, zamówcie ją od stół. Myślę, że 3 dni świąt dla rodziny, jak znaleźć. Ale słyszy już, mam akcja. Będę już prawie cały dzbanek. Jasny wind. Ilość sera, ilość składników na jednym kawałku, grubość ciasta jest nie do opisania. I znowu przez 3 dni po tym challenge będę pił zioła. Pali. Ciężko. Jak tu dbać o formę? Musicie koniecznie zasubskrybować kanał. Coś dodać, coś dołożyć. Może pizzy. Może jeszcze jedno. A to już stawiam. Zaraz zdechnę. Ciężka sprawa, Piotr. Ja ci mówię, tatek, długo tak nie pociągniemy. Piotr, chociaż mięso zjedz. Umytek! Jest dobrze! Najtrudniej było przy dwóch pierwszych, to było teraz już z górki. Bo na początku to na siłę było, ale teraz to już rajnik. Słuchajcie, po kalkulacjach tutaj szefa kuchni mamy aktualizację. Okazało się, że ta pizza ma 18 tysięcy kalorii i
weszło do naszych żołądków ponad 4,5, jakoś prawie 5, coś takiego. Zwłaszcza ten ser podwójny, co tu się znajduje, to jest tragedia jakaś. Więc tak to wygląda. Tak wyglądają liczby. Docencie nam. Subskrybujcie, dzwoneczek i lajka w górę. I Instagramy tutaj i tutaj. Też warto zaobserwować. Generalnie pizza w smaku kozak. Więc jeżeli macie ochotę sprawdzić się w takiej pizzy wielkiej, zapraszamy was tutaj do Big City Pizzerii. W Ząbkach. Nasze żołądki zaraz tutaj eksplodują, będą wisiały na ścianach i na lampach. I nie obrażajcie się za sztućce, standardowo. Tak, pewnie czekamy na komentarze w stylu, że jedliśmy sztućcami. Napiszcie, że to fajne. Standardzik właśnie chyba się tutaj teraz pojawił, że myjemy sztućcami, a wy to komentujecie negatywnie. Także dzięki, że oglądaliście, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Żegnamy się, siemanko. Skromne pudełeczko na wynos. Ma za jakieś 50 cm co najmniej. 60. 60 nawet. Więc grubo.